Dzień dobry, nazywam się Piotr Korczyński, jestem lekarzem pulmonologiem. Od wielu lat pracuję w tutejszej klinice pneumonologii, zajmuję się medycyną czy pulmonologią interwencyjną, w tym m.in. bronchoskopiami. Widzimy, że już od kilku lat, że powstała taka nowa potrzeba doszkalania wielu lekarzy, nie tylko pulmonologów, ale również internistów, anestezjologów w wykonywaniu bronchoskopii. Żeby to ułatwić, potrzebne są m.in. nowe, nowoczesne, trochę na nowo wymyślone fantomy do wykonywania tych bronchoskopii. I okazało się, że dzięki Centrum Transferu Technologii, które zaproponowało udział w projekcie Inkubator Innowacyjności 2.0, możemy aplikować z naszym pomysłem ze stworzeniem nowego fantomu do badań bronchoskopowych, do nauki bronchoskopii dla studentów, dla lekarzy, dla anestezjologów i dla innych osób, które się chcą specjalizować. Projekt powstał, jest takim efektem wielu miesięcy, być może nawet wielu lat różnego rodzaju doświadczeń. Model fantomu do nauki bronchoskopii został oparty na wydruku z 3D, z takiej rekonstrukcji z tomografii komputerowej. I staraliśmy się, żeby można było wymieniać różne moduły, poszczególne płaty, poszczególne fragmenty istotne do nauki bronchoskopii. Tak jak na przykład tutaj jest fragment, który można wyjąć i można na przykład imitować guz płuca, tu akurat w oskrzelu pośrednim. Cały model jest kompaktowy, jest w miarę lekki, można go transportować i oczywiście można wykonywać na nim bronchoskopię typowym bronchoskopem takim medycznym. Obraz, który uzyskamy, jest wierny, przypomina oczywiście prawdziwe drogi oddechowe. Tak jak tutaj widzimy, jesteśmy w tchawicy, jesteśmy na ostrodze głównej. Następnie przesuwamy się w kierunku prawego skrzela głównego. Widzimy skrzela do płata górnego i na przykład tak jak tutaj wystający fragment guza, polipa, który możemy za pomocą kleszczyków bioptować i uczyć się aktywnie obsługi narzędzi bronchoskopowych. Teraz jesteśmy po lewej stronie i również możemy obejrzeć drogi oddechowe od środka. Ten model jest stosowany dosyć szeroko w kursach bronchoskopowych. Wiele osób miało możliwość z niego skorzystania i wydaje się, że jego jedną z zalet jest to, że można w bardzo łatwy sposób zmieniać scenariusze, można zmieniać elementy tego modelu, tak żeby nie po wykonaniu kilku czy kilkunastu bronchoskopii, żeby nie nudzić się i żeby nie zapamiętywać dokładnie, jak wygląda dany fragment drzewa skrzelowego. Fantom do badań bronchoskopowych prostych już istnieje. Widzimy, że spełnił swoje główne zadanie, nadaje się do nauki, do szkoleń. Ten model chcemy dalej rozwijać. Myślimy o rozwinięciu możliwości wykonywania badań ultrasonograficznych, czyli taki poziom wyżej, jeśli chodzi o umiejętności bronchoskopowe. I oczywiście tworzyć nowe scenariusze, nowe elementy, które byłyby wymienne. Zachęcamy do współpracy. Dziękuję Państwu.